Le relazioni cristiane ebraiche sono un problema complesso. Possiamo partire dal fatto che le relazioni oggi sono relazioni cordiali, di amicizia e di rispetto, e questo già rasserena il clima. Abbiamo numerosi problemi da discutere e da affrontare insieme. Alcuni possono prendere qualche anno, qualche secolo, qualche millennio, i problemi teologici, e altri invece sono più urgenti e l'urgenza è quella di come presentarci insieme o parallelamente o concordemente di fronte a una società i cui ideali, i cui valori, i cui problemi cambiano tumultuosamente. E c'è questa sfida che dobbiamo raccogliere insieme. Papież Jan Paweł II nauczył nas. Na pewno nigdy nie mogę zapomnieć Nostra Tata, ale to jest ważne jeszcze raz przypomnieć, jeszcze raz studiować, myśleć razem, głębić, co to znaczy dokładnie. I dla mnie to jest jeden z najbardziej ważnych dokumentów, które są między naszą relację i w ogóle na świat. Jak wielki instytucja Kościół katolicki, mogę mówić, ale w naszym czasie, Nostra Tata, co się zmienił? I oczywiście dla nas to jest zmieniło na wiele lepiej. To jest znak, jak wielki Kościół katolicki jest, który mogę zmienić. I to jest trudne. Instytucja, która ma takie 2000 lat, zmienił, to jest niełatwo. Istotnie 50 lat temu została ogłoszona deklaracja soborowa Nostra Aetate. To bardzo ważny dokument, wręcz przełomowy, niektórzy twierdzą nawet rewolucyjny. Ta rocznica daje asumpt do tego, abyśmy na nowo szukali tego, co wspólne w judaizmie i w chrześcijaństwie, abyśmy w duchu wzajemnego szacunku, ale jednocześnie woli uczenia się od siebie, sięgnęli przede wszystkim do Starego Testamentu, do wspólnych działań na rzecz tego wydobycia tego, co nas łączy. Był to taki dokument, który stanowił otwarcie Kościoła na poważny dialog z Żydami. Chyba najciekawsze jest to, że środowiska żydowskie odpowiedziały na ten dokument. Wprawdzie może nie od razu, bo po wielu latach, ale dokument Dabru Emet, czyli Mówcie Prawdę, był takim dokumentem podpisanym przez ponad 200 rabinów, w którym oni dostrzegli to otwarcie kościoła i to, że musimy budować nowe społeczeństwo oparte na dialogu. Ten dokument, zwłaszcza Nostra Aetate, stanowi przełom poprzez fakt zwrócenia uwagi na korzenie nasze chrześcijańskie, jakimi jest Stary Testament i judaizm. Z tego korzenia wyrasta chrześcijaństwo. Nie chodzi tylko o samą rozmowę z Żydami, ale chodzi o to, że Żydzi i judaizm dzisiaj są niezbędni Kościołowi i chrześcijaństwu, tacy jacy są, nie nawróceni na chrześcijaństwo. Tylko to, co mówi Święty Paweł, jeżeli myślisz, że ty podtrzymujesz korzeń, czyli że Kościół podtrzymuje Żydów, jest dobry dla Żydów, to jesteś w głębokiej herezji, ponieważ to korzeń podtrzymuje ciebie. A więc, że my i nie, że kiedyś, że powstało chrześcijaństwo z Żydów, co jest prawdą, tylko że my dzisiaj ich potrzebujemy. Ta konferencja jest ważna z tego punktu widzenia dla mnie, bo jest wstępem do mówienia o historii miasta, o 700-leciu naszego miasta, a z drugiej strony jest kontynuacją tego, co świętej pamięci ksiądz arcybiskup Józef Szyciński zainaugurował, takiego centrum dialogu katolicko-żydowskiego. Co uczynił, zostało w naszych sercach. Ważne jest, żeby przynosić na te nowe pokolenia, które już nie pamiętają ani księdza arcybiskupa, ani tych początków. Ten dialog jest nam dzisiaj bardzo potrzebny.